tvpodkarpacie.pl. Zespół Orlika Opole okazał się wymagającym rywalem dla STS-u Sanok w meczach sparingowych przed startem rundy play-off w polskiej hokej lidze. W piątek podopieczni Jacka Szopińskiego pokonali Sanoczan 1-0. Dziś padło więcej bramek, a i emocji pozasportowych nie brakowało. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych fragmentów spotkania oraz wysłuchania pomeczowych opinii.
it's very nice to be back. Everyone's welcomed me very well. I think all the guys in the locker room know most of them from last year, and the new guys fit in really well. So we got a tight group here, and I think a little panic after yesterday, but today I think we silenced the critics a bit, and I think we're getting ready for playoffs every day. Everyone's got new line mates. Everyone's got new. We haven't played in a couple weeks, so I think timing's getting back. There's no panic. There's no need to panic. I think this is a good tune-up for playoffs, and we thank Apole for coming in and out and doing what they did. And oh, heads up. And we can't thank him enough, but I think we're going to get ready more and more every day. Chcieliśmy zagrać lepszy mecz niż wczoraj. Po tej porażce 1-0 zrobiliśmy korekty z trenerem po wczorajszym meczu i dzisiaj przed meczem, więc staraliśmy się zagrać o wiele lepiej. Mówiliśmy sobie i powtarzaliśmy w szatni, że dzisiaj ma wyjść całkiem inna drużyna niż we wczorajszym meczu, bo jakby nie było, no to mamy cztery piątki bardzo mocne, dwóch świetnych bramkarzy i z taką grą jak wczoraj była, to można powiedzieć, że nie popisaliśmy się i wiemy o tym bardzo dobrze, więc... Zasłonę dymną założyliście przed playoffami. Też nie nazwałbym to tego w ten sposób, bo liczyliśmy się z tym, że z Opolem zawsze ciężko się gra. Zresztą wiemy, jak się grało w lidze, jak i u nas, jak i na wyjeździe, więc byliśmy świadomi tego, że łatwo skóry nie oddadzą, więc tak samo będą walczyć 60 minut. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że sporo mieliśmy sytuacji, których nie wykorzystaliśmy i tu też można powiedzieć, że patrząc na statystyki strzeleckie pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, to była przewaga miażdżąca na naszą korzyść, więc nie tłumaczę to, ale dzisiaj zagraliśmy, myślę, lepszy hokej i przede wszystkim zdyscyplinowany. Nie było może ładnych akcji, ale konsekwencja z tyłu i dyscyplina z tyłu i odpowiedzialność pierwsza z tyłu, więc myślę, że założenia, jakie nam trenerzy założyli przed meczem, zostały dobrze wykonane. Pozostał niespełna tydzień do początku fazy play-off, do tych pierwszych meczów play-offów. Czego życzyć zawodnikom, drużynie Ciarko PBS Bank STS-u Sanok? Przejścia Jastrzębia i przede wszystkim, żeby ten tydzień i przygotowania od poniedziałku, które będą konsekwentnie nas zbliżały do tego piątku i skupić się na tym piątku i żeby nikt nie wyleciał przez ten cały tydzień, jeżeli chodzi o kontuzję, bo wiem o tym, że każdy zawodnik jest cenny w naszej drużynie. Mamy cztery świetne piątki, więc przede wszystkim zdrowia i zwycięstwa dwóch meczów w Jastrzębiu. Cichy najlepszy. TV Podkarpacie.pl